powstania z drużyny. Na początku byli Wojownicy Wudy, to była drużyna stworzona przeze mnie i tam kilku kolegów z liceum. Potem jak z braku kadry powołaliśmy naszego, no teraz kapitana Kuba Wróble, no i tak wszyscy zaczęliśmy, studiujemy geodezję, no i tak się poznaliśmy wszyscy, no i stwierdziliśmy, no a może fajnie było stworzyć drużynę, tym bardziej, że tak jak mówię, Wojownicy Wudy się rozpadli, więc stworzyliśmy Godzików, na początku to miał być zespół for fun, teraz ambicje coraz bardziej rosną, no i bardzo, bardzo sympatyczna drużyna. Kuba Kornecki teraz kontuzjowany stworzył, on się wcześniej zajmował logami, tak się lubi bawić w różnych programach, więc w sumie bez większej historii stworzył po prostu logo dla nas. Moja rola drużyny, takiego śmieszka trochę, bo gwiazdą drużyny nie jestem, tutaj inne osoby pełnią tą rolę, ale każdy się uzupełnia i tworzymy zgraną drużynę. Nasz styl gry. Lubimy grać z kąty, chyba przeważnie przede wszystkim dlatego, że mamy szybkich zawodników z przodu, ale też, jak dzisiaj było, w dzisiejszym meczu widać, dobrze graliśmy sobie z atakiem pozycyjnym i myślę, że jesteśmy trochę tego, trochę tego. Mocne strony to chyba to, że się każdy uzupełnia nawzajem. Jeśli jeden ma słabszy dzień, to drugi potrafi wziąć grę dla siebie, potrafi udźwignąć to, no i przede wszystkim tworzymy drużynę. Myślę, że to jest naszym największym plusem. Jakieś na pewno mamy, ale zostawię to dla przeciwników, niech sobie oglądają filmy i sami wnioskują. Pamiętny mecz, no to mój, to przede wszystkim mecz na Parkowej, gdzie strzeliłem gola z krzyżaka i do dzisiaj sobie lubię włączyć film z FLS-a na YouTubie. Największy sukces drużyny to myślę, że awans do C, bo jednak byliśmy dwa sezony w Lidze D i tak jednak mierzyliśmy się z tym, żeby wejść do tej wyższej ligi. W końcu się udało, no i teraz mam nadzieję, że będziemy kontynuować pasę zwycięstw. Za kulis, no, że studiujemy wszyscy geodezję, to też dużo fanów na nas tutaj przychodzi. Były tylko niestety dwie dziewczyny, ale przeważnie z ich więcej. No i zawsze okrzyki jakieś tam AGH, geodziki, co się pojawia. I więc chyba tyle. No chyba jest geodziki, AGH chyba najbardziej popularny z tych wszystkich.